końca tego roku, bo takie najbliższe plany w tej chwili mogę określić i mogę przekazać, będzie ogłaszanych jeszcze kilka przetargów. Są to przetargi na, mówię o nowych przetargach, które jeszcze nie były ogłaszane, nie było pierwszego etapu. Zresztą najbliższe przetargi zasadniczo już zamierzamy ogłaszać w przetargu jednostopniowym. No to myślę, że takim największym przetargiem, który dosłownie na dniach ma się pojawić i w tej chwili przez resort jest traktowany bardzo priorytetowo, to jest budowa autostrady A1 na odcinku tym brakującym A1 od Tuszyna do Częstochowy, więcej 80-kilometrowy odcinek. Pod koniec tego miesiąca, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ma być ogłaszany przetarg na budowę 5 odcinków tej autostrady w łącznej długości 80 km. Oprócz tego planowane jest również ogłoszenie przetargu na budowę drogi ekspresowej S14, tak zwanej zachodniej obwodnicy Łodzi, w 2 odcinkach łącznie około 27 km. Fragmentu drogi ekspresowej S1 i fragmentu drogi DK4, drogi krajowej nr 4, stanowiącej obwodnicę miejscowości Łańcut. Jest to w sumie to, co wymieniłem w tej chwili, to około 120 km nowych dróg, których wartość szacujemy łącznie na kwotę około 7 miliardów złotych. Także myślę, że jeszcze w tym roku jest jeszcze spora część zamówień, do których można przystąpić i można sobie portfel zamówień powiększyć. Tutaj również pan prezydent wspominał o rzeczach, o innych drogach ważnych. Wspominała, była Via Baltica, z którą jeżeli dobrze zrozumiałem, istnieje taka informacja, że nie, że budowane są pojedyncze odcinki, natomiast nie są prowadzone żadne działania. Nawet było wspomniane przekazanie upoważnienia od ministra do rozpoczęcia przetargów. No więc właściwie procedurami przetargowymi już jest cała droga S61 Via Baltica objęta. Te przetargi zostały ogłoszone, nawet jeżeli chodzi o przebieg Podlaski, to bądź to były ogłaszane ostatnio w systemie jednostadiowym przetarg nieograniczony, bądź były pewne odcinki, które już wcześniej zostały otwarte przetargi dwustopniowe po pierwszym etapie. To już nawet w roku 2015 też to miało miejsce, a w tej chwili ostatnie odcinki, właśnie zerknę sobie do zestawienia, które mam, ale o ile dobrze pamiętam, to przedwczoraj zostały wysłane ostatnie odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do zaproszenia do składania ofert. Oczywiście to już jest drugi etap przetargu, więc jak gdyby nie można już się tutaj zgłosić, no ale są to, proszę pamiętać, że są to duże przetargi i niewątpliwie wykonawcy, którzy zostają zaproszeni i będą potrzebowali zorganizować pewną grupę, z którą będą mogli współdziałać. To też jest pewien rynek. Rzeczywiście trochę gorzej jest, jeżeli chodzi o drogę S19, ale tutaj też jest kilka, 5 bądź 6 postępowań przetargowych na odcinku między Lublinem a Łodzią i tutaj są drugie etapy przetargów ogłaszane, bądź na dniach ostatnie mają być ogłoszone, gdzie wręcz w niektórych już jest niebawem przewidziane podpisanie umowy. Jak chodzi o inne odcinki, szczególnie na północy, nie są to tak zaawansowane tematy, natomiast obecnie ministerstwo planuje i również w uzgodnieniu z ministerstwem, czy wręcz na polecenie zintensyfikowanie działań w tym zakresie, celem przygotowania i ogłoszenia tych przetargów. Oprócz tego, wiadomo, prowadzimy również mnóstwo działań o charakterze mniejszym. To są przebudowy, rozbudowy dróg
przebudowy mostów, remonty dróg, remonty mostów i na pewno znany wszystkim, realizujemy program likwidacji miejsc niebezpiecznych. Jest to bardzo dużo zadań, drobnych zadań, ale choćby w samej realizacji tych zadań na rok 2017, to kwota tych zadań, które w tym momencie na ten rok jest przewidziana do zrealizowania, to ponad 1,5 miliarda złotych. Także w sumie uzbiera się tego i jeżeli chodzi niewątpliwie o firmy mniejsze, średnie, małe firmy, tutaj niewątpliwie mogą znaleźć pole do uzyskania zlecenia. No i z tego co wiemy, to uzyskują. No, do tego stopnia, że wystąpiło nawet pewne takie zjawisko ostatnio, że brakuje czasami ofert na takich postępowaniach. Także zapraszamy. Jeżeli chodzi o współpracę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, powiem tak, ja wiem, że jest w tym miejscu dużo do zrobienia na tym polu, ale wydaje mi się, że okres ostatniego roku przy tym obecnym resorcie jest chyba bardzo korzystny, atmosfera została tak korzystna stworzona, jakiej no, od wielu lat nie było. Wiem, że ja przepraszam, muszę się troszeczkę odnieść tak milcząco do historii, jako że tak mi się zdarzyło ze względu na pewną przerwę, nie brałem udziału w ostatnim okresie w tych działaniach, dopiero od niedawna się w to włączyłem, więc pewne rzeczy mogę wspomnieć historycznie, że na skutek rozmów z ministerstwem, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad na skutek postulatów, które były wyniesione, wiele postulatów zostało uwzględnionych i zostało wprowadzone w dużych kontraktach. Zostały złagodzone, można powiedzieć, pewne warunki, na przykład dopuszczanie doświadczenia z dłuższego okresu czasu, no, pewne warunki odnośnie osób pracujących kluczowego personelu na kontrakcie, tym jakim doświadczeniem trzeba się wykazywać. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest zadowalające, chciałoby się więcej, ale no, trzeba przyznać, że rozmawiamy nadal, o czym Pan Prezydent wspominał, że umówiliśmy się na spotkanie 22 czerwca w jednym z tematów, jak chodzi właśnie o te małe zamówienia, gdzie są te zadania mniejsze, typu przebudowy, rozbudowy, likwidacja miejsc niebezpiecznych, gdzie padły już pewne propozycje. Te propozycje będziemy omawiać i no, musimy niestety pamiętać, że no, ja chciałbym powiedzieć, że nasze interesy są sprzeczne, interesy są zbieżne, natomiast no, jesteśmy jak gdyby zainteresowani my, jako zamawiający, żeby uzyskać produkt o jak najwyższej jakości przy jak najniższym wydatku cenowym. I no, jesteśmy jak gdyby podmiotem publicznym, dysponujemy publicznymi środkami, jesteśmy do tego zobowiązani. Natomiast no, Państwo, wiadomo, jako przedsiębiorcy jesteście zainteresowani uzyskaniem zlecenia, które no, pozwoli w firmie działać no, przy spełnieniu warunków takich, jakie realnie Państwo jesteście w stanie uzyskać. Ja nie mówię, że nie ma pola no, do negocjacji, wręcz przeciwnie, to co powiedziałem, że będziemy się spotykać, to jest jakby deklaracja, że będziemy nadal rozmawiać, jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości, propozycje, to tak jak do tej pory przez ostatni rok robimy, te zmiany będą wprowadzane. Przez ostatni okres czasu, mniej więcej od roku, działa Rada Ekspertów, gdzie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, no, można powiedzieć, że jest wiodącym podmiotem w ramach rozmów i opracowań na tej Radzie Ekspertów, w pracach której też od bardzo niedawna biorę udział.
widzę, że zostały wypracowane pewne tam określona matryca ryzyk, zostały pewne postulaty, co powinno się znaleźć w przyszłej umowie, takiej typowej, jaką Rada Ekspertów próbuje wypracować, taki wzorzec dla wszystkich zamawiających. I oczywiście można mieć tutaj dużo niezadowolenia, że to się jeszcze nie stało, że to postępuje wolno. Ale najważniejsze jest, że te prace postępują w atmosferze, mam nadzieję, coraz większego zaufania, bo myślę, że jednym z tych elementów, które między sobą powinniśmy wypracować, to wzajemne zaufanie wynikające, jakby nie było, z wzajemnego zrozumienia. A jeśli chodzi o nas jako Generalną Dyrekcję, to wręcz nie czekając po pojawienie się tych wzorcowych dokumentów, w naszych kontraktach stosujemy już wypracowane tam postulaty i wprowadziliśmy to do naszych szczególnych warunków kontraktu, do treści naszej umowy. No i cóż, stosujemy w tych obecnie ogłaszanych przetargach, o których mówiłem. Także mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, będziemy nadal rozmawiać i będziemy partnerami w procesie realizacji inwestycji i to zaufanie wzrośnie ku zadowoleniu końcowego odbiorcy naszych prac, jakim jest droga wygodna, bezpieczna, komfortowa. Dziękuję.